Szczęść Boże, 21. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Z dala od ludzi na pogańskim terenie Cezarei Filipowej, gdzie stała marmurowa świątynia na monumentalnej skale, Jezus wraz z uczniami miał chwilę wytchnienia. Nikt od nich nic nie chciał, żadnego cudu czy nauki. W końcu w takich okolicznościach Jezus zadaje pytanie, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. Był tu sprawdzian, czy uczniowie mają rozeznanie, do kogo zostali posłani, jak są odbierani, czy słuchają ludzi. Dlatego udzielają różnych odpowiedzi. Ale to pierwszy krok mówiący o ludziach, którzy nie wszystko jeszcze rozumieją i wiedzą mniej niż uczniowie. A ci, którzy są blisko, czy mają pojęcie, jakie zadanie przed nimi czeka? Czy mają świadomość tego, z kim im dane jest przebywać i czy rozumieją potęgę swojej roli w przyszłości? A wy za kogo mnie uważacie? Pyta Jezus. Może Jezus popatrzył na nich z wielkim zamyśleniem, jakby wybiegał w przyszłość i zastanawiał się, czy dokonał dobrego wyboru. Bo przecież powierzenie komuś władzy i przewodnictwa nad ludźmi wymaga różnych kompetencji. Oprócz władzy w parze idzie też troska, żeby ich czyny nie były uciskaniem ludzi, lecz by prowadziły do wyzwolenia ich z grzechu. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, powiedział Piotr w imieniu wszystkich. Ty jesteś Piotr, opoka. I na tej opoce zbuduje mój Kościół. To jest niesamowite. W tych wyznaniach można dopatrzyć się jakiejś megalomanii, jeśli się nie wie, o co chodzi. A zarazem można doświadczyć wielkiej ufności, że Kościół, który w swoim zamyśle jest święty, mocny, potężny i trwały, ma być kierowany przez człowieka. Bóg tak chciał, by ten, który nic od siebie nie może, był najbliższym współpracownikiem tego, który może wszystko. W obliczu tego fragmentu i słów Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, możemy zrobić test naszej wiary. Jaką siłę ma to wyznanie w naszym życiu? Bo tak jak z wyznaniem miłości i powiedzeniem komuś kocham Cię, może być wiele prawdy, trochę prawdy, albo mogą być to zupełnie puste słowa. Tak samo może być z naszą wiarą. Piotr powiedział to szczerze, tak jak potrafił i czuł w swoim sercu. Przecież niedawno zaczął tonąć, bo zwątpił. Nie minęło od tamtego wydarzenia wiele czasu, więc pamiętał je doskonale. Dziś jest jakby pewniejszy. Ale to nie chroni przed upadkiem. Przyjdzie dla niego godzina próby, gdzie ujrzy swoje słabości jak na dłoni. Doświadczy ich boleśnie. Czy Jezus o tym nie wie? Wie doskonale, lecz właśnie na tym polega zamysł Boga. Dzięki temu człowiek doświadcza Jego obecności. Bo tam, gdzie człowiek okazuje słabość, Bóg udziela swej łaski i mocy. Tam, gdzie człowiek głupieje, Bóg ukazuje swą mądrość. Tam, gdzie człowiek zdradza, Bóg jest wierny. Nasza droga wiary na początku była drogą świadków, rodziców, katechetów, księży. Teraz jest drogą osobistego wyznania, gdzie to my stajemy się świadkami dla innych. Otrzymujemy, by dawać dalej. Doświadczamy, by dawać świadectwo. Jedynie dzięki wierze i komunii z Jezusem jesteśmy w stanie zwyciężyć siły zła. Królestwo śmierci panoszy się między nami, zadaje nam ból i stawia w naszym życiu wiele pytajników. Niemniej jednak Królestwo Boże jest również widoczne pośród nas i dodaje ufności. Pytanie, za kogo ludzie uważają Jezusa, jest pytaniem na obecny czas. Za kogo uważa dzisiaj Europa, dawna łacińska, a dziś coraz bardziej muzułmańska? Za kogo uważają go Polacy, którzy przez ponad 1000 lat od chrztu budowali swoją państwowość? Dziś mamy wielu proroków, wróżbitów, idoli i innych ludzi, którzy zajęli miejsce Jezusa. Im ludzie bardziej wierzą, choć ci nie oferują niczego konkretnego, oprócz złudzeń, oprócz błyskotek. Ważniejsze są słowa wyczytywane w internecie niż w Słowie Bożym. Każdy z nas musi pewnego dnia odpowiedzieć szczerze na to pytanie, za kogo uważam Jezusa? I choćbyś wierzył od zawsze, z pokolenia na pokolenie, to mimo wszystko to pytanie cię nie ominie. Bo czym innym jest przyzwyczajenie i wykonywanie wszelkich pobożnych czynności, a czym innym doświadczenie Bożej miłości, która sprawia, że jestem autentycznym świadkiem. Z Panem Bogiem.